Cześć wszystkim, dawno nic nie nagrywałem, gdyż byłem zaabsorbowany gabinetem żywienia optymalnego, który otworzyłem niedawno. Jednak dzisiejszy film nie będzie dotyczył gabinetu żywienia optymalnego. Będę kontynuował serię, czy jest tu jakiś cwaniak, ketogeników i wysokowęglowodanowców jebać prądem, szczególnie tych ketogeników od diety śródziemnomorskiej, którzy szerzą popdietetykę w stylu od tłuszczów spożywienia, tłuszczów egzogennych, per se można przytyć, lub ewentualnie popdietetyka w stylu, że mamy do czynienia z czystą lub brudną dietą ketogeniczną, żywieniem wysokotłuszczowym, niskowęglowodanowym i z filmów tego rodzaju plusy i minusy diety ketogenicznej możemy dowiedzieć się, że jest właśnie owa brudna dieta niskowęglowodanowa. Niejaki Kamil Senkulski, przyszły doktorant, pop doktorant, tak, z uczelni w Teksasie, jednej z podobno najlepszych uczelni medycznych na świecie pod względem badań naukowych, prezentuje właśnie taką pop dietetykę. Więc musicie uważać na pop dietetykę, pop dietetyków oraz pop tytuły naukowe. I nie byłbym sobą, tak, gdybym nie zadał pod tym filmem pytania w komentarzu odnośnie produktów, które widzicie na załączonym obrazie, czy one są szkodliwe, tak? No i nie byłbym sobą, gdybym nie rzucił wyzwania i nie założył się o 1000 zł. W ten sposób poznaję ludzi, czy są tchórzami, czy mają tak zwane, kolokwialnie mówiąc, jaja i czy posiadają jakąkolwiek wiedzę. No i odpowiedź mnie Kamila bardzo ucieszyła, ponieważ podbił nasz zakład do kwoty 2000 zł. I możemy tak tutaj się dowiedzieć właśnie z nurtu tej pop dietetyki, że nasycone kwasy tłuszczowe przyczyniają się do chorób układu sercowo-naczyniowego, jak również mózg w głównej mierze składa się z wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, kwasów omega-3. Moja odpowiedź na ten komentarz brzmi w sposób następujący, tak? No w jaki sposób trzeba byłoby rozstrzygnąć ten nasz zakład, więc wymyśliłem, że nagramy filmy z argumentami za i ewentualnie przeciw, za i ewentualnie przeciw, tak? Jeżeli chodzi o produkty, które polecamy w kontekście brudnej i czystej diety wysokotłuszczowej, niskowęglowodanowej, i wyślemy to wszystko do oceny na Wydział Bromatologii, Biochemii, Dietetyki, do oceny przez kogo? Przez wykładowców, tak? No bo w jaki sposób musimy rozstrzygnąć owy zakład, a że tak powiem, te 2000, które tak fajnie leżały na ziemi, no grzechem by było się po nie schylić. No i doczekałem się odpowiedzi na ten moją propozycję zakładu i weryfikacji tego zakładu. No i tutaj otrzymałem odpowiedź w stylu właśnie tej współczesnej, XXI-wiecznej nowomowy tak zwanych LGBT QWERTY, czy jak ja ich określam, dietetyków bolszewickich, tych czerwonych dietetyków, pop dietetyków, którzy na przykład na prośbę, aby podali jakieś badania naukowe, które potwierdzają ich tezy, lub ewentualnie o podanie wartości z tabel wartości odżywczych odnośnie produktów spożywczych, obrażają się i uważają, że jest to hejt, bo wiedzy w tym nie ma. Tak, no i możemy tutaj jeszcze przeczytać tą litanię na temat warzyw, kwasów omega-3, DHA, EPA itd., itd. No, jak nie byłbym sobą, tak, gdybym nie powiedział i, że tak powiem, wytknął przyszłemu doktorantowi od nauk nijakich, Kamilowi, że to wszystko, co tutaj nam zaprezentował na tych zrzutach, to kłamstwo. Tak, i uświadomiłem go, że w mózgu w głównej mierze znajdują się nasycone kwasy tłuszczowe. W związku z tym, że po tym komentarzu moje wypowiedzi zostały ukryte, więc już więcej nie przeczytacie pod tym filmem i pewnie nie rozstrzygniemy tego zakładu, bo Kamil po prostu stchórzył, tak jak na każdego doktora od nauk nijakich przystało. Ja postanowiłem udostępnić film, który był, że tak powiem, prywatny. Jest to film na temat niedoborów odżywczych. Chodzi tutaj o składniki regulatorowe, witaminy oraz minerały w kontekście właśnie dożo, czyli żywienia optymalnego, w kontekście zarzutów stawianych przez kolejnego pop dietetyka, profesora Szostaka. Podobny poziom prezentuje co Kamil Senkulski. W związku z tym udostępniłem ten film, abyście mogli odróżnić dobro od zła, prawdę od kłamstwa, abyście mogli sami zweryfikować, tak? Bo moje filmy są i wiedza, którą wam przekazuję, są weryfikowalne. Możecie zajrzeć do tabel wartości odżywczych, możecie zajrzeć do książek od biochemii, fizjologii, dietetyki i znajdziecie potwierdzenie moich słów, które tutaj
Wygłaszał. Więc nie dajcie się nabierać na popdietetyków, popdietę różnego rodzaju, wysokowęglowodanową czy wysokotłuszczową i pop stopnie naukowe w kontekście uważania tego wszystkiego za prawdę objawioną, ponieważ tak powiedział ktoś, kto jest autorytetem lub instytucja, która uważana jest za, że tak powiem, jedną z takich wiodących w świecie, czy to dietetyki, czy w świecie medycyny. To było na tyle, co chciałem Wam przekazać na temat brudnej i czystej szamki wysokotłuszczowej, niskowęglowodanowej. Trzymajcie się, cześć!